Słuchajcie, kolejne dwa wersety. Łaska wam i pokój. Zrodzony słowem Boga. Odpowiedział ten Jezus: Amen, amen, mówię ci. Jeśli nie ktoś zostanie zrodzony z wody i ducha, nie może wejść do tego królestwa, tego Boga. To zrodzone z tej cielesności cielesnością jest. I to zrodzone z tego ducha duchem jest. W Biblii Paulistów właśnie co urodziło się z ciała powstaje cielesne. Więc tam jest słowo sarx. Słowo sarx, nagrałem o tym filmik, dlaczego warto czytać Pismo Święte. Jest słowo soma i słowo sarx. To jest sarx, więc to jest zmysłowość, cielesność. Tak, nie jest zdolny, o właśnie, w Biblii pierwszego kościoła, nie jest zdolny, czyli nie potrafi. Bardzo fajnie. Więc amen, amen, Jezus odpowiedział, Jezus odróżnił, Jezus wydzielił, tak tłumaczyłem to słowo. Amen, amen, czyli od hebrajskiego dosłownie wiarygodne stały, czyli mówi wiarygodnie i stale, niezmiennie tłumaczę to. Nikodem jest nauczycielem Izraela. Jezus się dziwi, że tego nie rozumie w kolejnych wersetach. Więc mówi stale i niewiarygodnie i zaprawdę wam to tłumaczę. Mówię ci, lego. Czyli mówię, twierdzę, utrzymuję. Napominam, doradzam. Wskazuję. Odpowiadam na pytanie. Jeśli nie ktoś zostanie zrodzony, czyli tryb przypuszczający, strona bierna, nie zostałby zrodzony, spłodzony, nie zostałby nawrócony do nowego sposobu myślenia, do nowego sposobu życia, no od wody właśnie, czyli woda pitna, rzeczna, deszcz, woda w zegarze wodnym, czyli zatrzymaj wodę, nie licz czasu. Płyn, pot, potocznie, liczne ludy. To znaczenie widać w Apokalipsie. Kiedy anioł tłumaczy znaczenie wody Janowi. Woda to są liczne ludy. I ducha. Czyli duch. Pneuma. Czyli łagodny powiew. Wiatr. Tak, ruch oddechu w nozdrzach, tak, podczas wydobywania się głosu. Duch jako istota życia, która ożywia. Duch rozumny, odczuwanie, myślenie, decydowanie. Duch istota człowieka, poznawanie, pragnienia, decydowanie, działanie. Byt duchowy. Część istoty człowieka, która komunikuje się z Bogiem. Jedna z trzech osób boskich. Osoba boska zawsze. Duch jest osobą. Duch Święty, Duch Święcający, Duch Świętości, Duch Prawdy, tchnienie, dech, pewne usposobienie, także zapach, natchnienie boskie. No i co to znaczy być narodzonym z wody i z ducha? Z pomocą tu przychodzi nam Piotr i w pierwszym liście dokładnie nam mówi, co to jest nowe narodzenie. Z czego się nowe narodzamy na nowo? W wersecie pierwszego rozdziału w 23 mówi tak, w trzech tłumaczeniach, jako odrodzenie, czyli narodzenie na nowo, nie z nasienia zniszczalnego, ale niezniszczalnego, przez Słowo Boga. Czyli jesteśmy odrodzeni na nowo przez Słowo Boga, które to Słowo, które żyje i trwa. Słowo Boga żyje i trwa. To przykład dosłowny, a Biblia tysiąclecia. Jesteście bowiem ponownie do życia powołani, nie zginącego nasienia, ale niezniszczalnego, dzięki Słowu Boga, które jest żywe i trwa. No właśnie, tak, przypomnijcie sobie, przypomnieć osiewcy. Nasienie, czyli jesteście na nowo zrodzeni z nasienia. Czyli Słowo Boże. Jezus mówi, ziarnem jest Słowo Boże. Narodzić się na nowo, Biblia Poznańska, nie z, naś,
nasilenia, z nasienia powinno być, które podlega zniszczeniu, lecz z nasienia niezniszczalnego, przez słowo Boga, który żyje i trwa. No tutaj w Biblii Poznańskiej, że jest Bóg żyje i trwa. Ale wiemy z Ewangelii Jana, z hymnie o Logosie, że na początku było Słowo, a Słowo było Boga i Bogiem było Słowo. Więc narodzić się z Boga, a Bóg jest Duchem, więc Bogiem było Słowo. Więc narodzić się z Boga to jest narodzić się ze Słowa Bożego. Bóg jest właśnie Duchem. Trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i w prawdzie. A co to jest ten duch? To tutaj niżej, w tej dolnej części, to duch daje życie, ciało na nic się zda. Słowo, które ja wam powiedziałem, czyli Bóg mówi, są duchem i życiem. Czyli duchem jest słowo, czyli Bóg jest duchem, Bóg jest słowem, czyli duch jest słowem. No logiczne. I dalej w rozmowie z Samarytanką Jezus też mówi o tym, że kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu. Więc woda, symbol słowa. Więc woda i duch to jest Słowo Boże, bo to jest i, tak? Czyli woda i duch. To jest jedna rzecz. To jest Słowo Boga. Woda, słowo, duch, Bóg. Więc naradzamy się na nowo ze Słowa Bożego. No i właśnie ta sytuacja z Ewangelii Łukasza. Kiedy on to mówił, jakaś kobieta z tłumu powiedziała głośno do niego: szczęśliwe łono, które cię nosiło i piersi, które sałeś. On zaś rzekł: przecież szczęśliwsi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go. No właśnie. Szczęśliwi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego. Czyli Jezus odpowiada, że szczęśliwe łono. I znowu wracamy do tego. Łono Boże, miłosierdzie. Łonem Boga jest Słowo Boże. Z Niego się zaradzamy. A potem, po narodzeniu, może zrobię o słowie o mleku, odcinek, to jest ssanie piersi, to jest strzeżenie słowa, czyli ochrona słowa przed zanieczyszczeniem. Tak jak Piotr mówi, aby wam dali niezafałszowane mleko Ewangelii. Pięknie. No i bardzo podobne znaczenie w języku hebrajskim słowa ruach, czyli duch, to jest rodzaj żeński. To nie jest ten duch, tylko ta ducha. Tak, czyli często duch jest jakimś żeńską stroną, kobiecą stroną Boga. I to jest też również wiatr, oddech, tchnienie, umysł, duch życia, ośrodek uczuć, duch Boży i zapach. Czyli bardzo podobne znaczenie do słowa greckiego, ruach. No i jeżeli się nie narodzi z wody i z ducha, nie potrafi, tak, nie potrafi, nie ma zdolności, nie ma mocy, nie potrafi wejść do królowania Boga. Tak Bazylej Jan, czyli królowanie, władza, królestwo w sensie królowania. Czyli Jezus przyszedł na ziemię, objawia nam królowanie Boga na ziemi. Całą swoją działalnością objawia nam królowanie. Bóg króluje na ziemi. No i dalej. Co zrodzone z tej cielesności? Czyli zrodzone. To jest imię słów teraźniejsze dokonane słowa bierna. Czyli ktoś jest zrodzony. Tak? Nie można się samemu urodzić. Trzeba być urodzonym, czyli zrodzonym. I tutaj jest czas dokonany, jeżeli ktoś się urodził, czyli to zrodzone, spłodzone, ten nawrócony, czyli ten zrodzony z cielesności, z sarksu. Sarks, cielesność,
cielesna, zmysłowa natura człowieka, zmysłowa taka, grzeszna. Jest cielesnością, a to zrodzone z ducha, znowu z ducha, z tego powiewu wiatru, z tego, tak, z tego życia. Ale my wiemy, że duch jest słowem, czyli każdy zrodzony z słowa staje się słowem. Tak jak w Jezusie Chrystusie słowo stało się cielesnością. Więc jak mieć więcej ducha? Jeśli ktoś z was pragnie ducha, to niech się napełnia Słowem Bożym. I nie chodzi tu tylko o to, żeby uczyć się wersetów na pamięć, ale o to, żeby je rozumieć, żeby je kontemplować i napełniać się duchem słowa. Czyli spisywać w swoje serce imię Jezusa Chrystusa. Imię. To jest to, czyli to jest osobowość Jezusa. To jest Jego charakter. To jest Jego duch. No i właśnie tutaj dalej czytamy w hymnie o Logosie. Lecz tym wszystkim, którzy Go, Słowo, przyjęli, dał prawo stania się dziećmi Boga. Tym, którzy wierzą w Jego imię, właśnie. Wierzyć w Jego imię to znaczy, że Ty pokładasz ufność w charakterze Boga, też, że Ty Go znasz. W hebraizmie imię to jest, opisuje całego człowieka. Czyli imię Boga to jest, Jezus nam objawił imię Boga całym swoim życiem. Tak, od urodzenia aż do zmartwychwstania, to jest imię Boga. I my w to wierzymy, w tym pokładamy nadzieję i ufność. I jesteśmy zrodzeni dzięki temu, nie z krwi, czyli nie z cielesności, nie z woli ciała, nie z woli mężczyzny, czyli nie z sarksu, lecz z Boga. Więc ci, co przyjęli słowo, narodzili się z Boga. Oczywiste. Więc jak narodzić się na nowo? Ze słowa, przez Słowo Boże. Więc czytajcie Słowo Boże, abyście się narodzili na nowo. Bo tylko tak potraficie wejść do królowania Boga. Tylko w ten sposób zrodzicie się z ducha i staniecie się duchowi. I niech tak będzie. Amen.